Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Bartku, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, czym się na co dzień zajmujesz? Cześć, ja jestem ogólnie programistą Java, pracuję na etacie póki co i myślę, że od 4 lat ogólnie programuję w Java, byłem w 4 różnych firmach IT. Aktualnie pracuję jako deweloper w Allegro i przede wszystkim chciałbym w ogóle podziękować za zaproszenie na ten wywiad. Fajny dzisiaj temat poruszymy, ale to o tym zaraz pewnie. Oprócz tego, że jestem etatowym programistą Java, to prowadzę swoją taką społeczność Junior Java Ready. Od 1,5 roku pomagam osobom, które gdzieś znają podstawy Java, czyli to już to są osoby takie, które zdecydowały się pójść w Java, pomóc im zdobyć pierwszą pracę, czyli zdobyć to takie komercyjne doświadczenie, znaczy takie komercyjną wiedzę, po to, żeby wyróżniły się spośród tych osób, które znają tylko i wyłącznie podstawy Java. No i od 1,5 roku już tam miałem kontakt z ponad 100 osobami, więc mam trochę doświadczenia w tym temacie. Także dzięki za to zaproszenie na dzisiejszy wywiad, bo dzisiaj poruszamy temat związany właśnie z zdobywaniem pierwszej pracy jako Java deweloperzy, więc super. Dokładnie. Więc tak, to od razu przechodząc do rzeczy. Dlaczego ty wybrałeś akurat Java jako swój główny język programowania? No ja ogólnie to taka śmieszna historia, bo to nie było tak, nie miało tak być na początku, nie? Ja jakby nie celowałem w Javę. To było tak, że ja zacząłem w ogóle od frontendu i troszkę na studiach miałem Javki i cały ten czas, gdzieś tam pierwszy rok studiów, drugi rok studiów, myślałem, że będę frontendowcem i starałem się chodzić na rozmowy rekrutacyjne, to mi trochę nie szło, ale uczyłem się Reacta, JavaScriptu, HTML-a, bo to było i dlatego rozumiem, dlaczego ludzie zaczynają od tego, bo to jest dosyć prostsze od backendu i po prostu też chciałem tworzyć jakieś stronki i tak dalej, miałem taką zajawkę od zawsze. No ale to mi nie wyszło, w sensie nie wychodziły mi te rozmowy rekrutacyjne na frontend i w końcu był taki staż wakacyjny w jednej z firm w Poznaniu, gdzie był właśnie test i tam można było właśnie wybrać sobie frontend, ale też była Java i takie ogólne takie zagadnienia programistyczne. No i wziąłem udział oczywiście jako student, chciałem się załapać gdzieś na jakiś staż wakacyjny. No i okazało się, że udało mi się tam dostać, więc te wysiłki, które włożyłem w frontend, popłaciły, bo ten test udało się zdać i na tym stażu okazało się, że co? Jestem Java deweloperem od dzisiaj. No i tak się to wszystko zaczęło. No i wiadomo, no, ten staż trwał 3 miesiące, tam musiałem się tego wszystkiego nauczyć, ale gdzieś te rzeczy, które się nauczyłem wcześniej, czyli na przykład czysty kod, o tym też będziemy pewnie zaraz mówić, o takich dobrych praktykach, które przekładają się na wszystkie języki programowania. Więc jak przyszedłem na ten staż, no to już miałem jakieś takie dobre praktyki, jeżeli chodzi o programowanie. I te 3 miesiące, no to była nauka po prostu Java jako języka i takich dobrych praktyk, jeżeli chodzi o Java i kodzenie w backendzie. No i po tych 3 miesiącach, no udało mi się tam zostać, więc zrobiłem postępy i stwierdziłem, że kurczę, ta Java jest fajna, nie? Fajnie mi się tam programuje. Też wiem, że na rynku pracy jest dużo pracy w Javie i że to jest dobry kierunek po prostu. Jakby to był jakiś inny język, na przykład PHP, też miałem taki mały epizod, ale to może później coś powiem. Że na przykład w takiego PHP-a mniej bym był w stanie zaryzykować niż w Java, bo wiedziałem, że Java jest mocna, jeżeli chodzi o takie enterprise i przyszłą moją karierę. Więc tak to się zaczęło, no i później, właśnie już jesteśmy 4 lata później, ale to cały czas tą Java gdzieś tam mam w sercu. Okej. Okay. Czyli trochę w Twoim przypadku, trochę takie może przypadek zadecydował, że gdzieś tam jakby zajęłeś się Javą, a może przeznaczenie. A gdybyś mógł na przykład radzić jakimś innym osobom, tak, które chciałyby właśnie znaleźć pracę jako junior Java developer, to co Twoim zdaniem powinny zrobić, żeby te szanse zwiększyć? Jeżeli chodzi o taką pierwszą pracę, no to tutaj trochę dzielę to na takie dwie strony, bo są osoby, które dopiero uczą się programować, ale są też osoby, które już znają podstawy programowania. No i tych podstaw można się uczyć w różnych językach tak naprawdę. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie Java, czy to będzie frontend. Można to robić tak naprawdę trochę naprzemiennie, bo ify, fory wszędzie się powtarzają, jeżeli chodzi o języki programowania. Więc początek nie skupiałbym się na konkretnym języku, tylko bym się skupił na tym, żeby to w ogóle mnie jarało, żebym gdzieś tam to doświadczenie pisząc kod, czytając jakieś książki różne, żeby po prostu mi to sprawiało radość. I to jest jakby pierwszy punkt i te podstawy. Więc tutaj nie ma jakiejś jednej złotej rady, po prostu to, co się czuje, no to powinno się robić, żeby jak najwięcej się otaczać programowaniem, szukać jakichś materiałów w internecie i dopiero gdzieś później bym sprecyzował, czy na przykład ten backend, czy frontend bardziej mi się podoba, nie? No i to też jest ważny moment, jeżeli mam już te podstawy programowania, wiem, co to jest for, co to jest klasa i tak dalej, te rzeczy, które się powtarzają,
to wtedy decyduję i stawiam sobie konkretny cel. To jest coś, z czego mi brakowało właśnie na tych studiach na początku. No bo widzicie, ja wylądowałem na stażu i zacząłem programować w Javie. To nie było w ogóle przeze mnie zaplanowane i mogło wyjść to różnie, co nie? Mogłem się zrazić do tego programowania i to gdzieś tam rzucić. Więc na tym etapie, gdy już poznacie podstawy programowania na różnych platformach, na przykład CodeGym jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o teorię i praktykę, na przykład Javy, no to jeżeli poznacie takie podstawy, no to potem polecam postawić sobie cel. Chcę zostać na przykład Java developerem, chcę zostać frontend developerem. Przede wszystkim nie popełniajcie tego błędu, że chcecie zostać jednocześnie, no, że po prostu chcecie iść od razu na full stacka. To się rzadko kiedy komu udaje, bo trzeba się uczyć dwóch rzeczy naraz i to jest zawsze gorsze niż jak się skupimy laserowo na jednym celu. No i jeżeli chcemy zdobyć tą pierwszą pracę, już wchodzimy w ten etap szukania pracy, gdzieś tam tworzenia jakichś takich konkretnych projektów do CV, no to właśnie ten projekt do CV jest na maksa kluczowy. Bo ten projekt w CV pokazuje nam doświadczenie, którego nie jesteśmy w stanie nigdzie indziej zdobyć. Tak? Jeżeli nie mamy pierwszej pracy, jesteśmy przed tą pierwszą pracą, nie mamy doświadczenia komercyjnego, więc chcemy je jakoś zdobyć, jakoś chcemy pokazać, że coś umiemy zrobić, żeby ten przyszły pracodawca mógł stwierdzić, dobra, to ja go wezmę albo ją i przez te 3 miesiące wiemy, że ta osoba już, damy im tam trochę wiedzy komercyjnej i ona załapie, o co chodzi, bo już ma jakiś tam projekt stworzony. No i ten projekt w CV jest właśnie czymś, co spełnia taką funkcję potwierdzenia mojej wartości jako programista, ale jeszcze bez doświadczenia komercyjnego. I widzę w wielu CV-kach osób, które gdzieś tam współpracuję z nimi, to widzę, że te projekty zazwyczaj są takie miałkie. A co to znaczy, że są miałkie? No to, że to są zwykłe takie projekty z tutoriali, z CRUD-ów, czyli ktoś wchodzi sobie w tutorial How to make app in Spring Boot, później wrzuca to do CV, i wysyła te CV-ki i później się dziwi na przykład, że nie dostaje odpowiedzi, nie? Więc to jest kluczowe, żeby mieć dobry projekt oparty o technologie komercyjne. Możemy to zaraz rozwinąć, co tam dokładnie powinno być. I to jest jakby taki pierwszy krok, żeby wpisać to CV w CV, ten projekt, powysyłać i sprawdzić, czy masz odpowiedzi. I to zakończymy wtedy ten pierwszy etap, że dobra, dostaję zaproszenia na rozmowy rekrutacyjne. Czyli wtedy zaczyna się już taki drugi etap, już trochę cięższy, no bo idziemy na rozmowy rekrutacyjne, a te rozmowy rekrutacyjne zazwyczaj wyglądają tak, że to jest trochę taki egzamin, czyli musimy jednak, wiemy, jest bardzo dużo kandydatów na jedno stanowisko, dużo osób bez doświadczenia chce się dostać, więc jak dostaniemy się na taką rozmowę rekrutacyjną, no to musimy faktycznie się wyróżnić i zgubiłem wątek, że jak się już dostaniemy na tą rozmowę rekrutacyjną, no to najważniejsze tam są podstawy, tak, na tej rozmowie rekrutacyjnej, bo jeżeli na podstawach, porównując się do 1000 innych kandydatów, na podstawach ulegniemy, polegniemy, no to co taki pracodawca zrobi? No, jeżeli nie umiesz podstaw, no to bez sensu iść dalej, tak? Jeżeli ktoś umie podstawy, no to wszystkie inne frameworki, jakieś takie Spring Booty i tak dalej, się nauczy tego w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę, ale jeżeli nie ma podstaw, no to mamy tutaj gruntowny problem i nie chcemy za bardzo jako pracodawca inwestować w taką osobę, skoro możemy zatrudnić kogoś, kto już ma te podstawy, nie? Tak jak mówiłem, że na przykład jakiś czysty kod, to jest bardzo ważne, na przykład dobre praktyki programowania obiektowego, czyli wzorce projektowe, to są takie rzeczy, które po prostu możemy się nauczyć, nawet nie zważając na żaden język, ale to już pokazuje, że mamy jakieś podstawy i takie pojęcie, na przykład w jakiej sytuacji skorzystać z wzorca Singleton, i potrafimy to wyjaśnić, bo to rozumiemy. I w tym ma właśnie nam pomóc ten projekt, w którym będziemy mieć zastosowane te rzeczy, bo wtedy na rozmowie rekrutacyjnej rozmawiamy o tym projekcie, a nie rozmawiamy o jakimś krudzie, który po prostu przepycha dane, nie? Więc to są takie jakby początek, mógłbym o tym mówić bardzo dużo, właśnie też tworzę materiały, żeby to jakoś pogłębić i dalej kontynuować, więc jak ktoś będzie zainteresowany, no to później gdzieś tam podlinkujemy, ale to jest jakby trochę takie uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Czyli jeżeli chodzi o te podstawy, o których wspomniałeś, to gdzie taki początkujący Java developer właśnie powinien szukać takich informacji, czy gdzie powinien zdobywać tą wiedzę? No, jeżeli chodzi o początek, to też jest jedna rzecz, z których ja nie korzystałem i tak jakby to nie było takie intuicyjne, bo chciałem wszystko zrobić sam. Chciałem być takim bohaterem, który sam doszedł od zera do bohatera, nie? Do Java developera. No i wiadomo, jak to się zadziałało, nie? Czyli dostałem się do pracy, gdzie nie chciałem być backendowcem, ale się udało i mi się to spodobało, nie? Na szczęście. Więc ja bym zrobił tak, że poszukałbym osoby. Najlepiej gdzieś jakaś znajoma osoba, która jest
programistą, programistką. Jeżeli mamy taką osobę w znajomych, to jest super, nie? Bo wtedy możemy się do tej osoby odezwać, ona będzie po części nam trochę mentorować, więc zapytamy się. I zazwyczaj takie osoby z chęcią pomagają. To nie jest tak, że płać mi za tą wiedzę czy coś, tylko jeżeli mamy znajomego, super. Jeżeli nie mamy takiej osoby, no to i ta osoba podpowie, gdzie właśnie nabyć tych podstaw, nie? W konkretnym języku na przykład, jeżeli ktoś chce się nauczyć już Javy konkretnie, no bo te podstawy, tak jak mówiłem, no to są na przykład książki Symfonia C++, to są takie podstawy podstaw, jeżeli chodzi o w ogóle programowanie. Jest mnóstwo materiałów w internecie, żeby nauczyć się tych podstaw, jak na przykład Mirosław Zelent ma taki kurs na YouTubie darmowy, tam też jest obiektówka i takie podstawy właśnie ifów i tak dalej. No i później już musimy właśnie sprecyzować ten cel, więc mentor nam pomoże, mentor w postaci na przykład takiego znajomego, a jeżeli nie mamy takiego znajomego, no to szukamy wtedy w internecie. W internecie możemy znaleźć kogoś takiego, fajnie to kiedyś Przemek Bykowski powiedział z bloga bykowski.pl, że takiego rockstara javowego, czyli osobę, która gdzieś się udziela i zna się na rzeczy, widać, że się gdzieś udziela na jakichś wywiadach na przykład lub w jakichś innych materiałach i faktycznie na przykład programuje, nie? Bo to jest też różnica, że ktoś na przykład może stracić trochę takie obycie w tym programowaniu i może już nie mieć aktualnej wiedzy, ale to idzie łatwo sprawdzić, bo widać, że na przykład ktoś pracuje albo ktoś ma po prostu wyniki, nie? Widać, że ktoś przychodzi do takiej osoby i te rady, które daje innym osobom, działają, bo ludzie dostają na przykład pracę. No i to jest też taka trochę uniwersalna droga, no bo nie możemy się nauczyć jednego, jakbym podał jedną receptę dla wszystkich, no to myślę, że nie każdy by się do tego dostosował, bo nie każdy lubi na przykład książki, nie każdy lubi kursy wideo, nie każdy, nie wiem, podcasty lubi słuchać, a to wszystko sprowadza się do tego, że musimy znaleźć takie medium, takiego człowieka, który do nas przemawia, chcemy się od niego uczyć i ma doświadczenia. I on powie nam, co dokładnie chcemy, co dokładnie potrzebujemy, żeby osiągnąć dany cel, czy to w Javie, czy to w jakimś innym języku, nie? A jak bardzo istotne są tutaj, twoim zdaniem, studia dla takiej osoby? Studia. No, studia są ogólnie coraz mniej, moim zdaniem, potrzebne, żeby zostać programistą. No, one na pewno pomogą zdobyć nam tą wiedzę właśnie z tych podstaw, o których mówiłem, bo zazwyczaj na studiach informatycznych mamy coś takiego jak algorytmy i struktury danych, mamy ćwiczenia z programowania właśnie w jakimś C++, jakieś takie pierwsze zadania, które musimy po prostu zrobić, nie? Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nie przejdziemy dalej i nie zdamy tych studiów, a za to na przykład ktoś jest na studiach zaocznych czy dziennych, no to jednak zależy mu na tym, żeby skończyć je. Więc siłą rzeczy uczymy się w jakimś stopniu tych podstaw i to ma w nas zaszczepić taką chęć. Więc jeżeli ktoś szuka jakiegoś takiego motywatora zewnętrznego właśnie w postaci tego, że jak nie zda, no to straci na przykład coś, nie wiem, pieniądze za zaoczne studia, czy po prostu takie jakby, no będzie miał taką przynależność do jakiegoś społeczeństwa, w którym chce realizować te zadania, no to polecam wtedy iść na te studia, ale na studiach też bardzo dużo rzeczy jest złych, a mianowicie taka jedna najważniejsza, to jest bardzo dużo rozpraszaczy, bo to nie są studia programistyczne zazwyczaj, nie? Nie ma czegoś takiego. Do tego są jakieś specjalne bootcampy, o tym też możemy zaraz porozmawiać, albo właśnie są specjalne kursy, które po prostu skracają tą drogę. Nie musisz iść na 3,5 lata na studia na inżyniera na przykład informatyki, no bo przez te 3,5 roku, porównując to z jakimś kursem albo z jakimś właśnie mentorem, z którym będziesz się siedzieć jeden na jeden, to słyszałem nawet historię, że ludzie po na przykład w pół roku robili tyle, co ludzie na studiach, nie? I sam to widzę, jak na przykład uczę innych, że no, ktoś mi mówi, że kurde, twój jeden filmik, twoje jedno code review, które mi zrobiłeś, dało mi już do myślenia na kolejnych, nie wiem, jeden miesiąc czy dwa i ta osoba faktycznie siedziała i poprawiała te rzeczy i doczytywała wtedy. I to jest super, coś co ja wyznaję, czyli taki just-in-time learning, czyli uczymy się dopiero wtedy, kiedy coś potrzebujemy. A na studiach niestety jest tak, że mamy bardzo duży przekrój wiedzy, nie wiemy się dokładnie, na co sprecyzować, jeżeli chodzi o programowanie, no bo na przykład musimy się uczyć analizy matematycznej, liczenia, nie? Czyli idziemy do domu i musimy rozwiązać jakieś tam zadania, a to nie jest programowanie, nie? To nam się nie przyda, więc ja zawsze mówię ostrożnie z tymi studiami i najlepsze takie coś, co można zrobić, moim zdaniem, i też na bazie tego doświadczenia z innymi klientami moimi, to można zrobić coś takiego, że pójdzie się na studia zaoczne, a w ciągu tygodnia, no to wiadomo, studia zaoczne są z reguły mniej takie angażujące niż dzienne, ze względu na to, że po prostu, no jest trochę łatwiej, nie oszukujmy się, łatwiej to wszystko zdać, a cały czas jesteśmy w temacie informatyki na przykład, więc rozwiązujemy te zadania i tak dalej, żeby to zdać.
A w ciągu tygodnia możemy się postarać o jakąś nawet taką najmniejszą fuchę w IT, nie? Żeby się gdzieś już zaznajamiać z tym środowiskiem, nie wiem, poznawać jakieś różne metodyki pracy jak Scrum, jakieś tam inne z parasola Agile metodyki, coś co jest uniwersalne nawet dla programistów, nie? Więc to nie musi być konkretnie programowanie, ale w ciągu tygodnia idziemy do pracy na etacie w IT, na przykład na support, to też może być spoko. I w weekend uczymy się, a po pracy w tygodniu też cały czas, nie wiem, szlifujemy różne kursy, są też bootcampy, chociaż z bootcampami też bym uważał, bo czasami za dużą rolę czasami odgrywa taka rola marketingu, jeżeli chodzi o bootcampy, więc w to też można się trochę wkopać, że na przykład nie możemy do końca wierzyć, że ktoś za to, że damy mu na przykład kilka tysięcy, zrobi z nas programista, my będziemy tylko siedzieć i się patrzeć, nie? I później po 9 miesiącach czy 12 mamy pretensje do takiego bootcampu czy do kogokolwiek, że to nie jest nasza wina, tylko tej osoby. I tak samo ze studiami jest, nie? Jeżeli się dobrze wykorzysta te studia, jeżeli jest się proaktywnym, chodzi się na różne meetupy, korzysta się z jakichś kół studenckich, bo to jest super, bo tam spotkamy właśnie takich ambitnych ludzi jak my i też mentorów, więc to jest tak naprawdę, jeżeli dobrze z tego skorzystamy, to warto iść na studia. Jeżeli wiemy, że albo jesteśmy na studiach i się męczymy, po prostu chcemy już kodować, chcemy już iść do tej pracy, no to lepiej się skupić już tylko i wyłącznie na programowaniu, czyli na przykład zostawić te studia, jeżeli one sprawiają, że bardzo dużo czasu na to spędzamy. Zostawcie te studia, możecie sobie zawsze później zrobić, to też jest zaocznie, na przykład dostaniecie pracę, możecie zaocznie skończyć studia, jak bardzo wam zależy, ale a najczęściej w waszej rodzinie, nie? Ja to mówię już bardziej do słuchaczy, że może ktoś potrzebuje takiego triggera, żeby podjąć tą decyzję. No i tyle. Super. Ja to powiedz, jeżeli chodzi o Java deweloperów, oprócz takich tych umiejętności tych technicznych, to jakie oni jeszcze kompetencje powinni posiadać? Na pewno muszą działać dobrze w zespole. To jest kluczowe, co nie? Teraz już coraz bardziej się to zauważa, że ciężko się pracuje z ludźmi, którzy są gburami, czyli po prostu osobami, które po prostu mają nas gdzieś, nie chcą z nami współpracować, więc nie bądźmy tacy. Ale ja, jak pracowałem przez te właśnie 4 lata, no to nie spotkałem się z taką osobą, więc widzę, że jest fajny ruch w to. Ale kiedyś była taki stereotyp, że właśnie programista to jest ktoś z piwnicy i nie gada, nie chce z nikim gadać, nie? Gdzieś tam jest w swoim świecie. Teraz musimy koordynować pracę, bo cały czas ta rola programisty trochę się już zmienia, nie? Że każdy programista, już nie ma czegoś takiego, przynajmniej w takich firmach, które naprawdę są teraz na topie i wyznaczają trendy dla innych firm, to nie ma czegoś takiego, że jest programista, który siedzi i robi taski, nie? Że patrzę, o, mam taska, dobra, robię. Taska mam. Nie. To musi wyglądać tak, że ta osoba, ten programista, powoli staje się architektem rozwiązania i nie ma czegoś takiego, że jest architekt i programista i oni dyskutują. Raczej musimy właśnie, i nawiązuję do tych takich umiejętności miękkich, jak współpraca z zespołem, czy jakieś na przykład z biznesem rozmowy, to też jest ważne, żeby po prostu rozwiązać problem biznesu, czyli osoby na przykład, która no, jest właścicielem firmy po prostu, nawet załóżmy, że są dwie osoby w firmie, programista i właściciel, no i taki programista musi się dogadać z tym właścicielem. Zazwyczaj to jest jakieś korpo i mamy na przykład menedżera nad sobą i on załatwia wszystkie te sprawy. My jesteśmy bezpieczni jako deweloperzy, możemy pisać kodzik, zadziała, nie zadziała, nie wiem. I później ten menedżer ma trochę przekichane, a deweloperów ciężej zwolnić. I to jest bardzo ważne w tym, żeby rozumieć potrzeby, po co my robimy ten kod, nie? Jakby cały czas się zgłębiać w to, a nie tylko klepać kodzik, dobra, 8:16, idę do chaty i tyle, nie? Więc na pewno takie samozaparcie, zaangażowanie, taka ciekawość, coś, co wyróżnia właśnie takich ekspertów i osoby, które gdzieś tam tylko kodzą, a osoby, które no, są później gdzieś na jakichś stage'ach, występują, prowadzą jakieś szkolenia i nie zatrzymują się na byle jakości, nie? Więc to jest takie. Wspomniałeś się, zaangażowanie, ciekawość, proaktywność to jest istotne w pracy, natomiast co jest istotne, żeby tą pracę dostać, tak? Jakby jak taki programista może się przygotować do rozmowy o pracę, Twoim zdaniem? Jak taką pracę dostać? Dobra, to już omówiliśmy sobie ten case, że są ludzie, którzy mają tylko podstawy i teraz chcą dostać tą pracę. Czyli tak, przede wszystkim porządny projekt w technologiach komercyjnych w CV. To musi być. Bo jeżeli widzę CV, gdzie jest typowy krót i to CV jest wysyłane, to na 99% ktoś nie dostanie odpowiedzi, więc nie znajdzie się na tej rozmowie rekrutacyjnej.
A to jest nasz cel. Ja też bardzo często tak ze swoimi klientami, najpierw proszę ich o swoje CV, żeby mi podesłali, ja na to patrzę i już widzę na przykład, gdzie jest problem, bo na przykład dana osoba potrafi coś, nie? To jest tak, że po prostu nie potrafi tego pokazać przed rekruterem, nie, że ma doświadczenie podparte na przykład danymi technologiami, tylko na przykład wypisuje 30 technologii z rzędu w CV, no i co taki pracodawca ma powiedzieć? No dobra, no może umie, może nie umie, ale ja mam tutaj gościa, który ma dwa projekty w technologiach komercyjnych, które my wykorzystujemy w pracy, czyli na przykład testy jednostkowe są, testy integracyjne, na przykład takie biblioteki jak JUnit 5, WireMock, Test Containers, na przykład Spring Boota wykorzystał, albo na przykład taka rzecz, która w CRUDach rzadko jest spotykana, bo CRUD, dobra, w czym jest CRUD? CRUD to jest taka prosta aplikacja, która po prostu pozwala użytkownikowi tworzyć jakieś, na przykład mamy aplikację to-do listę stworzoną, czyli jakaś aplikacja do tworzenia zadań, usuwania, edytowania i to jest tyle. To jest taka aplikacja, to jest taka typowa aplikacja, żeby zacząć na przykład ze Spring Bootem. I to rekruterzy, którzy gdzieś tam później dostają właśnie taką zwrotkę od ludzi, którzy chodzą na rekrutację, tych junior Java developerów przyszłych naszych, że po prostu ci rekruterzy mają dość już tych CRUDów, po prostu mają dość. Więc jak oni już widzą taki projekt w CV, to już nawet im się nie chce, nie wiem, czasami nawet dawać feedbacku. I tu właśnie apeluję o to, żeby dawać ten feedback. Nawet jeżeli jest CRUD i to jest powód, dla którego nie chcemy tej osoby, no to powiedzmy tej osobie to, a nie tylko ją zlejmy, bo z perspektywy ludzi, którzy się rekrutują, taka firma też jest już po części skreślona, nie? Że i to jest taka rada dla rekruterów, żeby dawać zawsze feedback, bo to dwóm stronom pomoże. Tej osobie, która się rekrutowała, będzie wiedziała, że na przykład takich rzeczy nie robić, albo żeby coś innego doszkolić, na przykład się ze SQL-a czy z innych rzeczy. I to będzie obopólna korzyść. Dobra, no to czyli mamy ten projekt w technologiach komercyjnych. Ja zawsze polecam zrobić dwa projekty, bo to jest zawsze więcej niż jeden, ale na jednym projekcie możemy zacząć już wysyłać to CV. Jeżeli mamy dobry projekt w technologiach komercyjnych, który de facto ja też realizuję z moimi kursantami w kursie Java Ready, bo wiem po prostu, co się wykorzystuje w tej pracy komercyjnej. Tak, ja też byłem na studiach i ten przeskok ze studiów na staż komercyjny w komercyjnej firmie, zobaczyłem, jakie tam technologie się wykorzystuje i tego nie było w ogóle na studiach, nie? I ja teraz po prostu widzę, że to ma takie duże znaczenie. No to czyli mamy ten projekt, tak? No oprócz tego w CV, no też można wykorzystać różne takie fajne rzeczy, których ludzie nie robią. Na przykład, jeżeli piszemy jakąś sekcję o mnie, no to tą sekcję o mnie ktoś będzie czytał. Jakaś osoba zazwyczaj z HR-u albo jakiś szef po prostu. No i tutaj też mamy okazję się wykazać. Czyli zawsze starajmy się pisać nie tak tylko i wyłącznie o mnie, bo niby to jest właśnie ta sekcja, że mamy się tam wygadać, ale zawsze starajmy się wrzucić taki kontekst, co ja dam tej firmie, konkretnej firmie oczywiście. Najlepiej w ogóle dać tam nazwę, że co ja dam Next Technology Professionals jako przyszły pracownik. No i to od razu inaczej widać z perspektywy HR i tak dalej. Więc to jest taki kolejny szybki tip i na pewno co jeszcze warto robić, to jeżeli robimy CV, no to wiadomo, taka typowa praktyka, no to im więcej wyślemy CV, tym lepiej. Okej, ja się z tym zgadzam, bo zwiększamy swoją szansę. Wyślemy 20-30 CV jako taka kandydatka lub kandydat na Java Developera. I okej, ale postarajmy się na tym etapie sprofilować to CV pod daną firmę. Czyli tak jak mówiłem, o tym o mnie na przykład, o nawet o projekt, który wykorzystaliśmy, może mieć technologie, które wiesz, że na przykład są w ofercie pracy tej firmy. No i możemy na przykład sprecyzować, dobra, wysyłam CV do tej firmy, oni wymagają na przykład Mavena, no to ja piszę albo w ogóle zaczynam robić technologię, projekt z tymi technologiami, które oni tam wymagają. I to jest super też tip, mało osób to robi, więc to jest kolejna taka rzecz, która po prostu wyróżni ciebie jako takiego kandydata, kandydatkę na Java Developera. I dobra, i finalnie mamy to CV stworzone, dałem takie trzy szybkie tipy. Jeżeli ktoś by chciał poznać więcej takich tipów, no to nawet cały webinar o tym prowadziłem. Porównywałem CV-ki osób, które dostały się do pierwszej pracy z CV-kami osób, które właśnie mają CRUDy, mają takie inne rzeczy, których nie warto robić, więc to też podlinkujemy pewnie gdzieś tam pod tym materiałem. I okej, no i mamy to CV, czyli dostajemy w idealnym przypadku, nie wiem, na przykład na 10 rozmów bez tych wszystkich poprawek jedną odpowiedź, a z tymi wszystkimi poprawkami dostajemy 9 odpowiedzi na przykład i dostajemy się na rozmowę rekrutacyjną. Chciałem cię podpytać, jakich pytań taki początkujący Java developer może się spodziewać podczas rozmowy o pracy?
Super, to nam się idealnie składa właśnie, bo idziemy płynnie do tej rozmowy rekrutacyjnej, czyli ktoś ma super CV, dostaje się, widać z perspektywy pracodawcy, że się nadaje. OK, dostaje zaproszenie. Zazwyczaj na początku dostaje zaproszenie do w ogóle rozwiązania zadania. To jest taka pierwsza walidacja. Najczęściej to większe firmy robią, że po prostu wysyłają linka do jakiejś platformy, gdzie w ciągu na przykład godziny musisz rozwiązać, nie wiem, kilka zadań związanych właśnie na przykład z Javą, jakimś takim logicznym myśleniem. Najczęściej nie chcemy katować osoby, które są świeże w programowaniu w Javie, no bo one z reguły nie mogą mieć tej wiedzy komercyjnej, co nie? Więc nie możemy im zadawać pytań, które po prostu no, wiemy, że nie odpowiedzą. Więc najczęściej, najłatwiej dla rekruterów zadać takie pytania logiczne z jakichś algorytmów, jak na przykład działają różne algorytmy sortowania. Takie ogólne pytania, które pozwolą właśnie pokazać, czy ta osoba rozumie te rzeczy, nie nauczyła się na pamięć. No i na przykład jest jakieś pytanie otwarte, jak działa Quicksort, jak działa hashmapa w Javie, jak na przykład w ogóle co to jest ta hashmapa, co to jest equals i hashcode w Javie. I to pokazuje już, ile ta osoba potrafi na tym etapie, ale najczęściej to są, żeby łatwiej się sprawdzało, to są pytania zamknięte, więc mamy ABC. Później mamy na przykład taką sekcję, w której musimy w ogóle napisać kod, nie? Czyli to też jest jakby, powiedzmy, że to pierwsze, te pytania zamknięte, pytania otwarte, takie bardziej ogólne, to jest pierwszy etap najczęściej w tym etapie rekrutacyjnym. No i to wiadomo, różni się to w firmach, niektórzy po prostu dają od razu zadanie, masz 24 czy 48 godzin na rozwiązanie, jakiś projekt do napisania. No i to jest zazwyczaj ten drugi etap po tym quizie. Po tym quizie właśnie, jeżeli ktoś na tym etapie nie odpadł, no to dostaje zadanie, czyli weryfikacja już praktycznych umiejętności. No i to jest oczywiście zrozumiałe z perspektywy firm, no bo po co zatrudniać osobę, która jeszcze gdzieś leży właśnie na tych podstawach. I to jest super ważne, co teraz powiem, że te podstawy Javy na rozmowę, zobaczmy, mamy projekt, który opiera się o technologię, jakieś Spring Boota, jakieś takie powiedziałbym sexy z perspektywy pracodawców, takie, że no kurczę, ta osoba nam się przyda, bo umie dobrze te technologie, które wypisała. I to jest trochę takie złudne, że dostajemy się później na rozmowę rekrutacyjną i z perspektywy swoich właśnie klientów, że oni idą na rozmowę i tam kurczę nie pytają mnie o Spring Boota aż tak, nie? Przez 70% rozmowy pytania padają o podstawy. A te podstawy to tak, to co powiedziałem, algorytmy i struktury danych, przeróżne, jak to wszystko działa, tak ogólnie. Na pewno SQL, bo to wszędzie się też pojawia, tak, operacje na bazach danych. Na przykład dobre praktyki testowania, dobre praktyki programowania obiektowego, czyli właśnie wzorce, SOLID, jak to w ogóle, cały ten akronim, to jest taki praktycznie 100%. Jeżeli ktoś idzie na rozmowę rekrutacyjną, to ten SOLID trzeba dobrze rozumieć, a żeby to dobrze zrozumieć, to najlepiej w ogóle przerobić każdy z tych akronimów albo znaleźć takie materiały. Ja na przykład u siebie w kursie mam takie rzeczy, że po prostu pokazuję, co znaczy S, czyli Single Responsibility Principle. Pokazuję, co to jest. Później ta osoba idzie na rozmowę rekrutacyjną i mówi, no to o to chodzi, żeby ta klasa miała jedną odpowiedzialność. I tyle. I jakby widać, że ta osoba rozumie, a nie, że na przykład weszła na stronę wszystko o wzorcach.pl, załóżmy, że jest taka strona, no i wykuła na pamięć, bo to różni właśnie taką rekrutację, która jest teoretycznie egzaminem, od studiów, no bo na studiach nauczymy się regułki, gdzieś tam wykujemy coś, później na zajęciach z programowania to wpiszemy i tam wiadomo, tysiące studentów jakoś to przechodzi, nie? Ale później jest właśnie to zderzenie na tych rozmowach rekrutacyjnych i bardzo dużo osób na tym odpada. I to jest też taka rada, żeby się nastawić, jeżeli nigdy się nie było na rozmowie rekrutacyjnej, na przykład na Javę właśnie, to żeby się nastawić, że te pierwsze rozmowy rekrutacyjne to jest tylko i wyłącznie poligon doświadczalny, bo tak jak mówię, takie rzeczy, jak ja na przykład, jakbym nie rozmawiał z tymi ludźmi, z którymi teraz współpracuję, to ja bym też ich tych rzeczy nie wiedział, nie? I jakby, jak ktoś na przykład nie trafi na te informacje gdzieś w sieci, nie szuka tego mentora i tak dalej, no to musi na własnej skórze się przekonać, że to jest zderzenie ścianą. Ta rozmowa rekrutacyjna, jak ktoś się dostanie, no to potraktujmy to jako poligon doświadczalny, po to, żeby właśnie pójść, porozmawiać z kimś, kto się zna, ktoś, kto będzie na nas patrzył i będzie mówił nie, albo będzie nam się wydawać, że po prostu nic nie wiemy, a tak naprawdę się okaże, że sporo wiemy i niepotrzebnie się stresowaliśmy, więc takie pierwsze stresy, zapłoty, to są takie pierwsze rzeczy, a jak się uda, no to super, to wtedy możemy na przykład wybrać, czy ta firma, czy ta firma. I to też jest często takie pytanie, że jeżeli mamy na przykład kilka ofert, ale to już jest taki happy path, że naprawdę jak ktoś już ogarnia i może wybierać między firmami, to super, to szapoba. I najczęściej polecam dołączać na początku do takich mniejszych firm, bo tam po prostu mamy zazwyczaj kogoś, kto jest naszym mentorem, ma więcej dla nas czasu, nie ma też tam zazwyczaj w takich mniejszych firmach aż takiego narzutu na deadline'y,
Przynajmniej z mojego doświadczenia tak jest i z rozmów z osobami różnymi. Więc mamy ten taki czas, żeby się nauczyć wszystkiego tak naprawdę wokół programowania, czyli i metodyki pracy, i po prostu takiego, nie ukryjemy się, o może tak, nie jesteśmy trybikiem w korpo, że okej, no to menadżer ucierpi jak coś, tylko że kurczę, bierzemy trochę odpowiedzialność, zarówno z klientem czasami. Ja miałem tak właśnie w swojej drugiej firmie, bo pierwsza to była korpo, druga to już była taka mniejsza firma i zobaczyłem tą różnicę, że ja już tam rozmawiam z kimś z biznesu w ogóle, nie? I to było dla mnie, to też było coś wymagającego, a ja jestem tylko programistą, przecież mi nikt nie mówił, że ja będę musiał rozmawiać z ludźmi, nie? No i to też jest zdziwienie, więc tutaj bardzo dużo czynników ma na to wpływ. Kilka rzeczy, których powiedziałem, no to na pewno się pojawią, jak Solid i te dobre praktyki. Te listy też już przygotowałem gdzieś tam w swoich materiałach, też podlinkujemy, mam nadzieję, pod tym materiałem, żeby ktoś nie musiał szukać. I na pewno wiele rzeczy tutaj nie powiemy, a później można sobie doczytać, nie? Już dla zainteresowanych. Jeszcze mam pytanie, bo wspomniałeś tutaj odnośnie swojego kursu. Jakby w którym momencie uważasz, że ten kurs byłby taki najbardziej przydatny? Czy to jest bardziej tak, że dla osoby, która na przykład skończyła studia i wtedy powinna po ten kurs sięgnąć, czy w trakcie studiów, czy na przykład, nie wiem, zamiast bootcampu, a może po takim bootcampie, jakby w którym momencie te wiadomości byłyby najbardziej adekwatne? No to ja ogólnie ten kurs stworzyłem z takim zamysłem, że ja jestem osobą, która była na studiach i starała się o staż i udało mi się to zrobić, ale bardzo dużo osób poległo, jakby no nie udało im się zdobyć tego stażu, więc musieli czegoś szukać. Czy to u jakiegoś wujka, czy to na uczelni za darmo na przykład, bo fajnie mieć staż, który jest płatny. No i ja stwierdziłem, że kurczę, no dobra, no to skoro ja mam tą wiedzę, no to mogę jakby cofnąć się do tego czasu, w sensie dawać tipy, jakby wiedzę ludziom, którzy byli kiedyś tam, gdzie ja, czyli nie wiedzieli, czego się dokładnie uczyć, mieli taką ogólną wiedzę, a ja posiadłem tą wiedzę taką komercyjną, więc na pewno jest to idealnie pasuje dla osób, które szukają takiego pierwszego stażu w IT, bo to jest wiedza komercyjna, która super wyróżni i nawet już wtedy nie trzeba się jakby starać o staż, tylko o dziwo można się starać już nawet na Java dewelopera na taki regularny etat, nie? Więc na staż jest ciężej o wiele się dostać z reguły, bo tam jest bardzo dużo chętnych, którzy nie mają doświadczenia, ale wtedy jeżeli na przykład nauczymy się tej wiedzy z kursu, posiądziemy ją, czyli praktyczne jakieś umiejętności komercyjne, to nawet możemy poza tym, że będziemy startować na staż, gdzieś tam jeszcze startować na Java deweloperów. No i na przykład mam taki przykład, że osoba, która skończyła studia, automatykę i robotykę, czyli programowała w PLC, tak, no dokładnie to tam jest jakieś płytki, coś takiego, ale nie miała jakby styczności z Javą ani z jakimś takim programowaniem obiektowym, raczej takim proceduralnym, czyli znała po prostu ify, fory i była taka na tym etapie pierwszym, który dzisiaj mówiliśmy, że to są takie podstawy, nie? Że w każdym języku się tego można nauczyć. No i ja z tą osobą przez jakieś 7 miesięcy się spotykałem co jakiś czas, zrobiliśmy projekt właśnie w komercyjnych technologiach i o dziwo kilka dni temu właśnie dostałem informację, że poszedł na rozmowę, dostał się na rozmowę rekrutacyjną, też CV zrobiliśmy i dostał ofertę pracy. Więc tak naprawdę ta osoba nie była na studiach informatycznych, nie była na żadnym stażu, a posiadła wiedzę w bardzo krótkim czasie, ale muszę przyznać, że ta osoba była po prostu bardzo zaparta też, nie? Czyli jak ja dawałem jakieś wskazówki, to doczytywała na przykład, dawałem materiały, to też to robiła i tak dalej, więc przez te 7 miesięcy to było intensywne, ale się opłaciło. No tak, no to jest na pewno jedna taka grupa osób docelowych, ale też mam bardzo dużo osób po bootcampach, które to są osoby, które wydały już pieniądze na to, żeby posiąść te podstawy, dostały obietnicę, że dostaną pracę, no ale trochę nie pykło, bo zazwyczaj na bootcampach jest tak, że mamy, i tak na studiach też jest, że dostajemy wiedzę bardzo szeroką, ale bardzo płytką, czyli uczymy się wszystkiego, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko połączyć, nie wiemy, czego w ogóle się dalej uczyć i tak dalej, więc niektórzy rzucają to. A ja właśnie mówię, że jeszcze spróbuj ten ostatni raz, ten ostatni krok, dociśnij to, skoro umiesz już podstawy, ja ci dam wiedzę komercyjną, jak zrobić dobre CV, później jak walczyć na tych rozmowach rekrutacyjnych, żeby się to w końcu udało. Rozumiem, a powiedz mi tak, jakbyś był po takiej drugiej stronie, to znaczy jako osoba, która dostaje ofertę pracy, tak, który jesteś pewnie kontaktowana przez headhunterów, to na co ty zwracasz uwagę w takiej ofercie, tak, pracy, co dla ciebie jest istotne, na co patrzysz? Kiedyś patrzyłem tylko i wyłącznie na to, żeby zarabiać tak jak programista w IT, a nie żeby chodzić gdzieś i dorabiać sobie jako student gdzieś fizycznie w jakimś markecie, czy no po prostu nie w IT, czyli te 8 godzin poświęcić faktycznie na programowanie na etacie, po to, żeby później siedząc właśnie w pracy niefizycznej, powiedzmy, czyli siedząc ucząc się tego programowania w pracy,
po tych 8 godzinach sobie na przykład właśnie poruszać się, a nie żeby na przykład 8 godzin fizycznie pracować, później się jeszcze uczyć na takim zmęczeniu. Więc to był takie główne kryterium. I tak naprawdę, jeżeli ktoś dostaje ofertę pracy na starcie gdzieś i nie miał nigdy doświadczenia, to jest takie główne kryterium. No i to jest no chyba zrozumiałe dla wszystkich, tak? Dla jednej i drugiej strony. I dlatego tutaj jest bardzo duża konkurencja na starcie. I jest też jest taka opinia, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na programistów. Na przykład Java, ale zazwyczaj to jest zapotrzebowanie na dobrych programistów, na doświadczonych i tak dalej, bo przecież jest bardzo dużo chętnych na to, żeby dostać tą pierwszą pracę. Tylko że no, wiemy, że te osoby po prostu no, muszą poświęcić ileś tam zasobów tej firmy, żeby przynosić taką prawdziwą, realną wartość dla firmy. I to jest dla wszystkich zrozumiałe. Zrozumiałe. Więc takie główne kryteria na początku. No i też miałem akurat taką okazję, że no też. Nie chciałem oddawać wszystko w ręce innych, więc ja czytałem ogólnie, na co warto patrzeć wtedy. No ale mówię, jakie są realia. Czyli tak naprawdę bierze się wszystko, żeby tylko gdzieś zacząć, żeby tak na przykład w ciągu tygodnia pracować. Ale ja też zwracałem na początku jeszcze uwagę na takie rzeczy, jak na to, czy w ogóle firma stosuje dobre praktyki. To łatwo sprawdzić na przykład no, nawet w ofercie pracy. Czyli na przykład mamy code review. Nie? To jest, i to też jest trochę takie zgubne, żeby nie brać wszystkiego, co leci, no bo jak będziemy brać wszystko, co leci, to możemy trafić do firmy, która no, trochę nas, no może nie cofnie, bo da nam jakieś tam rzeczy, jakieś obycie z programowaniem na co dzień, ale po prostu nie będzie taka perspektywiczna i trzeba będzie i tak się uczyć po pracy. Zresztą ja i tak radzę to robić, no bo zazwyczaj w pracy się robi pracę. A żeby gdzieś tam się rozwijać, to trzeba zawsze włożyć trochę więcej wysiłku. Więc na początku patrzyłem na pewno na dobre praktyki, na to, że będę miał mentora jakiegoś, przynajmniej kogoś, kto odpowie mi, nie wiem, na 5 moich pytań, które zbiorę w ciągu tygodnia, bo już totalnie nie potrafię znaleźć tego sam w internecie. Więc to jest takie dwie najważniejsze rzeczy, żeby się rozwijać. I tak naprawdę to są takie główne kryteria na początku, jakie ja patrzyłem. I tak naprawdę, czy to, jeżeli chodzi o zarobki na początku, patrzenie na to, no to ja nie sugerowałbym nikomu, żeby patrzeć, czy tutaj dostanę 1000 więcej, czy tu. Raczej bym patrzył właśnie na te dobre praktyki, na to, jaką renomę ma ta firma dana, na przykład w danym mieście. No bo tu możemy dyskutować na temat rozmowy, na temat pracy zdalnej, na temat stacjonarnej. Ja zazwyczaj polecam juniorom zaczynać od pracy stacjonarnej, jeżeli mamy taką możliwość. No bo wtedy możemy się zawsze podpytać gdzieś tam na korytarzu czy coś. Jest o wiele łatwiej wejść. Więc jeżeli miałbym dwie firmy, jedna stacjonarna, druga niestacjonarna i wszystkie by miały to samo, no to bym wybrał tą stacjonarną. No i myślę, że na tym zakończę te kryteria na początku. A teraz, jeżeli chodzi o te 4 lata, to tu jest dosyć podobnie, że na przykład 1000 w tą, 3000 w tą nie robi żadnej różnicy takim osobom jak ja, bo to nie jest najważniejsze, bo to nie zrobi jakiejś super różnicy w takim codziennym życiu, ale co robi różnicę, to na pewno poczucie takiej odpowiedzialności za to, co się robi, czyli na przykład, że ja coś stworzę, jakąś funkcję. Ostatnio miałem właśnie taką sytuację, że robiliśmy w Allegro taką funkcjonalność do automatów paczkowych, że niepełnosprawni mogą sobie wybrać, czy chcą odebrać paczkę z wyższych skrytek, czy z niższych. Znaczy nie tylko niepełnosprawni, ale wszyscy, ale to była funkcja pod niepełnosprawnych bardziej, nie? Żeby się uśmiechnąć do tych osób, które chcą sobie wybrać, z której części automatu odebrać paczkę. No i ja to widzę teraz, nie? Ja miałem też bardzo dużą odpowiedzialność, nadal mam dużą odpowiedzialność, ale to jest coś, co powoduje, że chce się na przykład douczyć czegoś, żeby później w nocy się nie budzić i żeby nie naprawiać swojego baga. Albo jak się już takie coś zrobi, no to żeby tego później nie powtarzać. To jest najlepszy sposób na zdobywanie takiego rzeczywist na taki, na, żeby zdobywać takie rzeczywiste umiejętności. Więc jeżeli firma daje taką odpowiedzialność i takie zaufanie przeznacza na programistów, to jest na pewno coś, co warto rozważyć. I jeżeli gdzieś to jest w ofercie pracy ujęte, no to jest super. Bo jednych to może odstraszyć, drugich może to zachęcić. I zazwyczaj tych ambitnych programistów to zachęci. No bo ktoś, kto tworzy kod i chce, żeby to było dobrze, no to chce wziąć odpowiedzialność za niego. To jest właśnie domena takiego software craftsmanshipu. Więc to jest taki super ważny czynnik. Czyli to też się łączy z tym, że chcemy mieć po prostu rozwój. Ta odpowiedzialność prowadzi do rozwoju i wtedy czujemy się tacy, no, spełnieni. Przynajmniej ja tak mam i wiem, że bardzo dużo osób, które gdzieś tam celują, żeby być najlepszymi programistami czy programistkami, no to też tak mają podobnie, nie? Okej. Okay. No dobrze. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Na swoim profilu na LinkedIn napisałeś takie zdanie.
Dołącz do darmowego newslettera dla kandydatów na stanowisko Junior Java Developer i nie popełnij moich błędów w drodze do tego celu. Czy mógłbyś wymienić kilka takich popełnionych przez Ciebie błędów i co teraz zrobiłbyś inaczej? Dobra, to kilka rzeczy na pewno już padło, czyli na przykład nie szukałem mentora. Takiego, żeby najlepiej to by była jeden na jeden osoba, która mi gdzieś doradzi, da mi feedback do kodu, który piszę. To na pewno tego nie robiłem na samym starcie, na przykład na pierwszym roku studiów czy na drugim. Raczej chciałem być bohaterem i sam to wszystko osiągnąć. No oprócz tego wiadomo, słuchałem różnych YouTube'ów i tak dalej, ale to nie była taka konkretna pomoc jeden na jeden w takich codziennych, w codziennym rozwoju. Raczej sam starałem się ustalić taką ścieżkę, a samemu no to po co? Można skorzystać z pomocy innych osób, bardzo często inni chcą pomagać, więc to jest jedna rzecz. To jest taki jeden z błędów. Druga rzecz to na pewno, że właśnie uczyłem się bardzo dużo, tak znowu szeroko, i to wyniosłem po prostu naturalnie ze studiów, że im więcej, tym lepiej, akumulowanie wiedzy, 10 tysięcy książek, chodziłem właśnie do biblioteki, wyciągnąłem kiedyś taką książkę C-Sharpa, nie wiem czemu, po prostu była super, fajnie wyglądała, bo dostałem się do biblioteki na Politechnice i mówię, kurczę, ja chcę być programistą, no to teraz to. Chodziłem na przeróżne meetupy, na meetupy z PHP-a, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że byłem kiedyś nawet na meetupie z PHP-a, mimo że, no nie wiem, no ja się uczyłem wtedy na frontendowca, ale byłem na meetupie z PHP-a, czyli na takim spotkaniu po godzinach, firma jakaś organizowała, była tam pizza, ktoś prowadził jakąś prezentację, no i mówię, kurczę, no fajnie się otoczyć tym. Z jednej strony jest to plus, bo starałem się gdzieś wszędzie czerpać, jakby motywować się na różne sposoby, nie tylko czytać, ale też chodzić i brać czynny udział właśnie w takich meetupach, ale to by miało sens, jakbym miał wcześniej ustalony cel, w jakim języku ja chcę się rozwijać, więc to był na pewno duży błąd, bo na pewno straciłem trochę na tym czasu. Mimo wszystko udało mi się szybko dostać do tej pierwszej pracy, ale mogłoby się tak skończyć, że dalej bym miał te problemy, nie? Więc to na pewno takie dwa główne błędy, brak mentora i to uczenie się. Jeżeli ktoś chce zacząć programować, no to ja na przykład polecam dołączyć do mojego newslettera, gdzie jest taka darmowa seria od zera do Junior Java Developera, w której po prostu wyznaczam tą ścieżkę od samego zera, od tego jak ktoś nie umie nawet tych podstaw, co trzeba zrobić i jak dojść do tej pierwszej pracy, więc tam jest tak, że ja celuję bardziej właśnie do osób, które mają te podstawy i chcą zrobić tą pierwszą pracę, mają na przykład problem, żeby się jakoś wyróżnić, ale te osoby, które chcą się nauczyć podstaw, to też tam znajdą dla siebie taki krok, który trwa 3 albo nawet 6 miesięcy, bo to zależy. I po prostu mogą poświęcić te 3 czy 6 miesięcy na to, żeby posiąść te podstawy, a później pójść dalej w te kroki aż do tej pierwszej pracy, więc i tyle. Ile czasu musisz poświęcić tak godzinowo, patrząc przez to się Zazwyczaj spotykaliśmy się co środę, raz w tygodniu właśnie, gdzieś koło 45 minut, czasami to dłużej trwało, bo fajnie się gadało na przykład i mnie trochę poniosło albo jego. I my sobie zrobiliśmy totalnie od zera projekt, jak to się robi w komercyjnych projektach, czyli rozrysowaliśmy sobie architekturę. Na pewno brakuje takich materiałów w sieci, ja gdzieś staram się to może zaadresować, żeby kogoś nauczyć, jak od zera tworzyć projekt, nawet jeżeli, nie wiem, nie chcę nawet dołączać do jakiejś firmy, tylko chcę na przykład coś swojego stworzyć, jakiś projekt taki komercyjny. No to jak to zrobić, czyli jak narysować sobie architekturę, później jak wprowadzić te technologie wszystkie, które są takie topowe na rynku, a jeżeli ktoś chce gdzieś się dostać, no to ten projekt później wpisuje do CV i z perspektywy pracodawców to jest cud miód, no bo ta osoba bardzo dużo już umie i jest takim idealnym kandydatem czy kandydatką do tego, żeby po prostu pracować. A czy twój kurs gdzieś tam też się jakoś tam regularnie zmienia, czy jego musisz jakoś aktualizować, modyfikować? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja robię tak, że otwieram 4 razy do roku sprzedaż tego kursu i to jest tak, że jest tydzień na to, żeby dołączyć i każda edycja, teraz będziemy mieć 6 właśnie w sumie w czerwcu, gdzieś w drugiej połowie, będzie można dołączyć sobie i robię tak, że jak jest ta edycja, zamykam na przykład tą sprzedaż i w tym czasie zamykamy się z tą grupą, która dołączyła i realizujemy jakiś tam ten program początkowy, czyli tworzymy pierwszy projekt. Ja się też zwaniam z każdą osobą z osobna i mówię, jak najlepiej dla tej osoby by było, żeby przerobić ten kurs, bo każdy dołącza na różnym poziomie. Są osoby, które są bardzo blisko pierwszej pracy, na przykład brakuje im takiej pewności siebie, że kurczę, weź wyślij to CV, weź tylko popraw to i to i ten, i weź się nie bój, nie? A są też osoby, które po prostu nie potrafią jakby połączyć tego wszystkiego, połączyć tych kropek, które gdzieś przez tyle lat zgromadziła, czy na bootcampach, czy na studiach, nie potrafią tego przełożyć w taki projekt, który później z perspektywy pracodawców byłby taki super, nie? Że przełożą to później do pracy i widać, że ta osoba ma doświadczenie komercyjne
mimo że nigdy nie pracowała nigdzie, ale potrafi taki soft tworzyć. I z każdą tą edycją właśnie staram się prowadzać, za każdym razem prowadzę różne takie badania wśród swoich klientów. Skupiam się bardziej na tym, żeby nie żeby ten kurs jakoś super w skalę rósł, tylko bardziej na tym, żeby słuchać aktualnych moich klientów. Czyli robię różne ankiety, właśnie mam taką przyjemność, że i taki plus w tej mojej malutkiej firmie jednoosobowej, że mam narzeczoną, która jest badaczką i ona mi po prostu wspiera w tych takich rzeczach, jak na przykład ułożyć fajną ankietę, żeby ulepszyć ten kurs, żeby na kolejne edycje on był coraz lepszy, a te osoby, które gdzieś dołączyły na przykład w drugiej czy trzeciej edycji, cały czas mają update'y, nawet jeżeli jest szósta edycja, no to one mają z każdą edycją ten aktualny kurs, czyli te takie trendy, które gdzieś są na rynku, te technologie, plus te wszystkie poprawki, które gdzieś wprowadzamy przez rozmowy z klientami i pytania. Brzmi to jak taki booster chyba dla kandydata, który szuka pracy, także... Ja bym brał. Tak, trzymamy kciuki, żeby też jak najwięcej osób z tego odnosiło, żeby jak najwięcej osób jakby to się na to decydowało, żeby odnosili korzyści, no i też żeby znajdowali tak naprawdę pracę, no bo myślę, że też sam kurs nie poparty też pracą pewnie też nie przyniesie wielkiego rezultatu, więc to się trzeba po prostu starać, trzeba próbować, trzeba doczytywać. Natomiast czymś takim tak naprawdę można chyba też z tego, co mówiłeś, jakby sfokusować się, ukierunkować się i chyba też nie tracić czasu na zbędne, niepotrzebne rzeczy, których też jest bardzo dużo. Dokładnie. To rozpraszacze, także bardzo fajnie. O, Bartku, bardzo Ci dziękujemy za czas. Myślę, że mnóstwo ciekawych i przydatnych informacji dla nas, naszych słuchaczy. Także dzięki i jesteśmy w kontakcie. Ja również dziękuję bardzo. Cześć. Za zaproszenie. Cześć, dzięki.